dobry, witamy ponownie w telewizji w Polsce po krótkiej przerwie. To jest w Centrum Wydarzeń z Aleksandrą Rybińską i Wojciechem Biedroniem. Drodzy państwo, no to teraz musimy poważnie na początku, żeśmy narysowali trochę sytuację tego tygodnia, tak, najbliższych też godzin, no ale teraz trzeba narysować coś, no bo tak się zaczynamy zastanawiać, co ta koalicja, co tę koalicję 13 grudnia, oprócz tej daty sławetnej, łączy. No jak to? Nienawiść stosunek do Prawa i Sprawiedliwości. Ale kiedy zaczynają się dyskusje o gospodarczych, ekonomicznych pomysłach, koncepcjach, to wychodzi różnie. Pani poseł Żukowska, na Maria zresztą, o cenach energii postanowiła się wypowiedzieć i taki światły rzucić pomysł. Na pewno obniżanie cen energii w lipcu jest lepsze niż, znaczy uwalnianie cen energii w lipcu niż w grudniu. Ale rachunki wzrosną o 30 zł, jak mówiła pani minister. W okresie grzewczym, więc zanim się Polki i Polacy zorientują, o ile tak naprawdę urosło, to minie pół roku. Oj tam. No i pani Żukowska liczy na to, że Polacy spostrzegawczy nie są i się nie zorientują się, że im o 30, nie o 30 zł, jak powiedział pan redaktor, tylko chyba 30% te ceny energii. No 30-40 nawet, no to dobrze, no to skoro nie idzie w tej energii za bardzo, może w koncepcji jakiejś zgody między koalicjantami, jakiejś rysowania przyszłości, pan Kosiniak-Kamysz postanowił się wypowiedzieć i to tak bardzo pryncypialnie, tak na twardo powiedzieć. W sumie o ważnej składce zdrowotnej, no bo to też przecież temat, który jakoś musi być poruszony, ale i tu jest różnie, zresztą razem to możemy posłuchać, zobaczyć. Kolejna sprawa to są nasi wyborcy, którzy nam powierzyli. I tutaj chcę się zwrócić do przedsiębiorców. Wiem, że bardzo wielu z was na nas zagłosowało. Wiem, że oddaliście ten głos z nadzieją, że dokonamy zmiany i rewolucji, szczególnie związanej ze składką zdrowotną. I to jest jeden z najważniejszych naszych punktów programowych, który dotrzymamy, zrealizujemy, zmienimy zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To jest bezwzględna, nie podlegająca żadnym negocjacjom koalicyjnym nasza umowa. Jeżeli to nie byłoby zrealizowane, to nie jesteśmy w stanie akceptować innych projektów po prostu. Tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz postawił twardy warunek, składka zdrowotna albo nic. No trochę to potem rzeczywiście jednak łagodził, stwierdził, że może inaczej i tak dalej. No to ostatnia rzecz, która miała być łatwa, prosta i przyjemna w wykonaniu tej koalicji 13 grudnia, mianowicie praworządność. My oczywiście tutaj żartujemy, choć to żarty raczej przez łzy. Ponieważ profesor Stępkowski, rzecznik Sądu Najwyższego, no był pytany o kwestie prawne i tego, jak działa nowe kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości. To ważny cytat, który będzie otwarciem do rozmowy, która po tym materiale odbędzie się w Polsce.pl. Obecna ekipa rządząca no, nie działa zgodnie z zasadami w demokratycznego państwa prawnego. Właśnie nie są zgłaszane w projekty ustaw, nie trwa normalny proces legislacyjny, natomiast często dokonuje się pewnych działań faktycznych, siłowych rozwiązań, które mają zastępować rozwiązania legislacyjne. Natomiast demokratyczne państwo prawa polega na tym, że uchwala się prawo, które potem musi być przestrzegane, realizowane. Natomiast no, obecnie obserwujemy jakieś odwrócenie tego całego porządku. No właśnie. Odwrócenie. I w demokratycznych państwach prawa tak się robi, ale nie w Polsce. I naszym gościem jest Paweł Jabłoński. Bardzo serdecznie pana posła witamy. Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry państwu. Panie pośle, czytam, godzinę temu poinformował pan, że składa pan a propos praworządności, prawa i tego, jak obecnie przedstawiciele koalicji 13 grudnia się zachowują, składa pan doniesienie w sprawie pana kolegi z Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. Dariusz Joński będzie prześwietlany, o ile będzie, przez prokuraturę, ale z pana decyzji. Dlaczego pan podjął tę decyzję? Co takiego zrobił poseł Joński, gdyby zechciał pan naszym widzom wytłumaczyć? Już wyjaśniam. Zasady w procedurze karnej są takie, że jeśli toczy się jakieś postępowanie prokuratorskie, to nie można bez zezwolenia prokuratora ujawniać informacji na jego temat. I to dotyczy zarówno tego, co zeznali świadkowie, ale nawet tego, jacy świadkowie byli przesłuchani, jakie czynności prokuratura przeprowadziła. W tej sprawie
Komisja śledcza wystąpiła do prokuratury o kopię akt. Dostała komisja kopię tych akt. To było jeszcze, kiedy ja byłem członkiem tej komisji. Potem oni mnie postanowili z niej wykluczyć. I pan Joński na posiedzeniu 26 stycznia potwierdził, że te akta wpłynęły, ale ponieważ prokuratura chce prowadzić postępowanie, to prokuratura nie zgadza się na publiczne ich wykorzystywanie. Akta były dostępne tylko w kancelarii tajnej. To jest w zapisie przebiegu posiedzenia, można to znaleźć na stronach Sejmu. Tymczasem kilka dni później pan Joński poszedł najpierw do TVN-u, potem do Radia Tok FM i tam opowiadał, co w tych aktach przeczytał. Jacy świadkowie byli przesłuchani, jak on ocenia treść tych zeznań, bo mówił, że ktoś tam jest rozmowny, ktoś jest mniej rozmowny. Miał tyle instynktu samozachowawczego, że nie zaczął cytować tych protokołów, ale i tak ujawnił wiadomości z postępowania przygotowawczego, chociaż wiedział bardzo dokładnie, że tego robić nie może. Chciał się polansować w mediach. No, a to jest zakazane przepisem. To jest niepoważne, ale to jest przede wszystkim przestępstwo. Dlatego, że artykuł 241 kodeksu karnego mówi bardzo jasno. Jeśli ktoś bez zezwolenia ujawnia takie informacje, to grozi mu kara do 2 lat więzienia. I ja dzisiaj składam w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, żeby prokuratura tą sprawę wyjaśniła, żeby, jeśli uzna, że jest to niezbędne, wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu panu Jońskiemu i postawiła mu zarzuty. Panie pośle, ja bardzo dokładnie obserwowałem posiedzenie tej komisji. Sprawa jest mi też bliska, wielokrotnie o niej pisałem, zwłaszcza kwestia jednego ze świadków, który był w sposób ewidentny zastraszany przez pana Jońskiego. Mówimy o pani prokurator Dudzińskiej, która umorzyła to słynne medialnie pseudośledztwo z kwietnia 20 roku i okazało się, że pan Joński zaczął tę panią prokurator, która zresztą w sposób jasny, oczywisty i bardzo odważnie odpowiadała na pytania komisji, choć część tych to nie były pytania, tylko personalne ataki na tę panią prokurator. To też w moim przekonaniu, ale też wielu innych komentatorów, gruby skandal. No, pan Joński poza wszystkim zachował się tutaj absolutnie bez klasy, dlatego że on najpierw tą panią prokurator atakował, i to w mediach, tak, nie dając jej możliwości obrony. Kiedy ona przyszła na posiedzenie komisji, skorzystała ze swojego uprawnienia, które ma na podstawie ustawy. Złożyła wniosek, żeby pana Jońskiego wykluczyć z tego jednego przesłuchania, nie z całości komisji. Tak, oczywiście. Komisja z tego, na podstawie tego wniosku takie głosowanie przeprowadziła. Pan Joński został wykluczony i on się poczuł tak dotknięty, że później jeszcze zaczął straszyć panią prokurator, mówić, że to on w ogóle kogoś innego miał na myśli. Ja właśnie wtedy odsłuchałem ten wywiad. Pan Joński tam się bardzo chaotycznie wypowiada i prawdę mówiąc, nawet z tego, co słyszę, to on sam przyznaje, że ona się mogła pomylić i mogła uznać, że jemu chodziło o nią, bo prawdę mówiąc, każdy rozsądny człowiek, jak go słuchał, to musiał mieć takie wrażenie. No ale przede wszystkim on w tym wywiadzie, a także we wcześniejszym wywiadzie dla TVN-u, opowiada, co znalazł w aktach postępowania przygotowawczego, które się wciąż toczy, które jest objęte tajemnicą śledztwa. No niestety doszło tutaj do naruszenia tej podstawowej zasady. On się chciał polansować w mediach i naruszył tajemnicę śledztwa. No ale szykuje się także chyba wielkie uderzenie tej koalicji 13 grudnia w tym tygodniu na Trybunał Konstytucyjny. Są jakieś apele, żeby sędziowie sami się podawali do dymisji, rezygnowali. Treść uchwały rzeczywiście kilka mediów ujawniło. Ta uchwała, która ma być przeprowadzona w Sejmie i to na dniach, no bo rusza w środę Sejm. Dla państwa informacji pan poseł oczywiście doskonale wie, Sejm będzie 3-dniowy i między innymi w trakcie obrad tego posiedzenia Ma być uchwała. Kolejna uchwała. To jakaś recydywa konstytucyjna, panie pośle, przepraszam, że chce się uchwalać prawo. Ja tutaj mam w tym momencie przed sobą część tych zapisów. Tam oczywiście jest pomysł, żeby sędziowie się wykluczali. Jest też jakiś szokujący w moim przekonaniu apel, żeby instytucje państwowe nie uznawały postanowień, czytaj również wyroków i orzeczeń, no bo jeśli postanowienie na przykład o zabezpieczeniu tymczasowym, postanowienie tak zwane tymczasowe o zabezpieczeniu może być podważane, to rozumiem też i wyroki. Ale i czym to grozi? To znaczy, co tu się dzieje według pana? Kolejny stopień chaosu? Mamy rzecz absolutnie niebywałą, bo do tej pory nigdy nie było tak. Żaden rząd, żadna koalicja w przeszłości, nawet te wprost postkomunistyczne, takie jak SLD czy ich partie sojusznicze, nikt się nigdy nie posunął do tego, żeby zwracać się do innych organów państwa, żeby nie przestrzegały prawa.
bo do tego się to sprowadza. Jeżeli dzisiaj ta koalicja, która właśnie od 13 grudnia tworzy rząd, mają większość w Sejmie, ale nie umieją uchwalić ustawy, nie umieją się między sobą nawet dogadać w tej sprawie, więc wrzucają jakieś przedziwne uchwały bez treści prawnej, no ale jednak z bardzo groźnymi apelami. No jeśli apeluje się o to, żeby prawa nie przestrzegać, jeśli apeluje o to Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, no to jest to potężny czynnik wzmacniający tutaj chaos prawny, z którym mamy do czynienia od 13 grudnia. No nie można sobie wyobrazić sytuacji, żeby jeden organ państwowy wzywał do tego, żeby nie przestrzegać czy uznawać nieistnienie innego organu konstytucyjnego, podkreślam. Mówimy to bardzo jasno. Macie większość, jeśli chcecie, przedstawcie ustawy, uchwalajcie ustawy, ale nie łamcie prawa. Tak dużo mówiliście o praworządności, a dzisiaj sami ją każdego dnia łamiecie. No, może ja zapytam na sam koniec, bo mamy tutaj artykuł w tak zwanej prasie bulwarowej o rekonstrukcji rządu i że 5 ministrów chce do Brukseli. I wśród obecnego tych, rządu wśród tych ministrów jest oczywiście Bartłomiej Sienkiewicz, czyli minister spraw wewnętrznych, odpowiedzialny między innymi za przejęcie przez silnych ludzi telewizji publicznej. Mało tego, dodam do tego tekstu, bo się pojawiły też inne nazwiska, między innymi pojawiło się nazwisko pani Henning-Kloski, że też zaczyna być troszeczkę niewygodna w kontekście tego, co już ujawniły media, co my ujawniliśmy. Czy będzie wielki desant, co tam się brukselski? Znaczy wiem, że pytamy osobę, Brukseli, która nie jest w Platformie Obywatelskiej czy w koalicji 13 grudnia, ale to ciekawa jednak kwestia. Wiecie państwo, ja mam wrażenie, że tam znacznie więcej osób by chciało uciec do Brukseli, na czele z samym Tuskiem czy Sikorskim, czyli ministrami, którzy też inne funkcje pełnią. Czytałem ostatnio taki tekst, że głównym celem polskiej dyplomacji, całej polskiej dyplomacji, teraz powinna być walka o jakieś międzynarodowe stanowisko dla pana Sikorskiego. Tak, no przepraszam najmocniej, jeśli głównym celem pracy polskiego rządu jest załatwienie stołku dla tego czy innego ministra, no to to zaczyna bardzo niebezpiecznie przypominać tę politykę z lat 2007-2014, kiedy Tusk robił absolutnie wszystko, żeby dostać stołek w Brukseli. Udało mu się to. Dlaczego mu się udało? Bo robił dokładnie to, czego oczekiwały inne państwa. W ogóle polski interes nie był na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu był osobisty interes Donalda Tuska. Dzisiaj, jeśli mamy do czynienia z dokładnie tym samym mechanizmem, że oni już tylko myślą o tych pieniądzach, jakie mogą w Brukseli zarobić, no to tak będą prowadzić politykę, żeby tam ich bardzo lubili, klepali po plecach, a polskich interesów reprezentować skutecznie nie ale będą. Może to jest ucieczka troszeczkę. Próba przedłużenia swoistej bezkarności, bo ja nie wierzę, żeby w tej formule Sejm zgodził się na przykład na uchylenie immunitetu panu Sienkiewiczowi czy rzeczonemu panu Jońskiemu. No, pani notariusz uciekła chyba do Urugwaju. Nie wiemy, czy uciekła. Zostawmy na razie to. Mówi się, tak. Jest bliżej. No wiecie państwo, tutaj jest rzeczywiście ten zasadniczy problem, tak jak państwo mówiliście, że tą koalicję spaja przede wszystkim niechęć albo wręcz nienawiść do PiS-u. Oni są spojeni tym hasłem 8 gwiazdek, niektórzy mówią to wręcz wprost, ale tak naprawdę jeśli chodzi o ten program pozytywny, oni naobiecywali niesamowicie dużo rzeczy, sami nie wierzyli od początku w swoje własne obietnice, jak to słynne hasło Platformy, że obietnice wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą, a dwa razy obiecać to jak raz dotrzymać. Obiecali tych konkretów 100. Każda inna partia też tam jeszcze swoje naobiecywała, a dzisiaj widzimy, że zamiast 100 konkretów mamy 100 kilkudziesięciu ministrów. Te konkrety zaczynają się sprowadzać wyłącznie do tego, że kogoś tam usunęli, no, odwołali na przykład rzecznika praw dziecka i jemu się akurat kadencja skończyła. To taki jest konkret, że skończyła się kadencja. Więc tego typu rzeczy będą cały czas opowiadali, ale pracy dla Polski tutaj nie widzę żadnej. Prasy dziękujemy dla Polski bardzo zabrakło. Serdecznie. Dziękujemy bardzo. Panie pośle, dziękujemy za rozmowę. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Dziękujemy raz jeszcze w takim razie. No to tydzień. Robimy kolejną przerwę. Gorący tydzień. Gorący i wracamy do jego nami omawiania. Ale już po przerwie.